Ekscelencjo księże biskupie, współbracia w kapłaństwie, drodzy bracia i siostry. W liturgii dnia dzisiejszego tak wiele liczb, wyliczanek. W drugim czytaniu mamy wyliczankę 8 przymiotów Jezusa arcykapłana. Natomiast w Ewangelii Jezus z wielu przykazań prawa żydowskiego wybiera dwa najważniejsze. Przykazanie miłości. Ale zanim o tym przykazaniu Jezus mówi swoim słuchaczom, wskazuje im te słowa. Pierwsze jest: słuchaj Izraelu, słuchaj Boga i człowieka. I wobec tego słowa warto zapytać siebie samego, czy ja pragnę, potrafię i chcę słuchać. Słuchać Pana Boga. A może tyle moich pomysłów, koncepcji, marzeń, a czasami roszczeń i oczekiwań, że Pan Bóg nie może się przebić, nie może się dostać do mnie. Nie chcę Go słuchać, bo mówię, że nie mam za wiele czasu, czasu na modlitwę. Albo ta modlitwa wydaje się dla mnie za trudna, albo traktuję tylko modlitwę jako fajną akcję wspólnotową. A brakuje mi tej osobistej modlitwy serca. A modlitwa, moi drodzy, to zawsze spotkanie. Spotkanie osób, które tak bardzo siebie pragną. Osób, które się kochają. Zasłuchanie. Pan Bóg słucha naszych żali, naszych radości, obaw, nadziei. Ale tak bardzo pragnie, abyśmy wsłuchiwali się w Jego zbawienny głos. I podobnie bywa z drugim człowiekiem. Rodzicem, dzieckiem, chłopakiem, dziewczyną, żoną, mężem. Nie zawsze potrafimy słuchać drugiego człowieka. Bo tak bardzo bronimy swojego zdania, swojej racji, że nikomu nie idzie się przez to przebić. A może z drugiej strony mamy w sobie tak wiele uraz, rozczarowań, do których w naszym życiu nieustannie powracamy, i traktujemy zdanie drugiego człowieka jako potencjalne zagrożenie. I gdy spojrzymy na nasze ludzkie relacje, to rzeczywiście brak słuchania drugiego człowieka. To często powód wielu kryzysów, rozstań, tragedii w życiu, że nie potrafimy siebie nawzajem słuchać. Że może swoje pretensje, żale, rozczarowania nosimy tak głęboko w naszych sercach, że nikomu o tym nie powiemy, że to tak bardzo nas przytłacza i dobija. Słuchaj Boga i bliźniego. To tak ważna, istotna wskazówka z dzisiejszego słowa. A my gromadzimy się na tej Eucharystii w przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych. Chcemy przejść z naszego kościoła na cmentarz w tak zwanym Marszu Świętych, niosąc ze sobą relikwie świętych i błogosławionych. I wobec tego należy nam zapytać siebie samego, czym dla mnie jest świętość. Kim są święci? Święci z jednej strony to nasi patronowie, którzy orędują za nami w sprawach ważnych dla nas, a z drugiej strony to wzory do naśladowania, bo my w życiu tak bardzo potrzebujemy wzorów, autorytetów, którzy dają nam jakiś kierunek, kogoś, kto nas inspiruje, wyznacza konkretny cel. I nie zawsze ci, na których się wzorujemy w naszym życiu, rozwijają nas, bo bywa tak, że wpływ drugiej osoby potrafi nas niestety wewnętrznie osłabić, a nawet zniszczyć. A Kościół wskazuje nam dzisiaj na te dobre wzory. Te wzory, które prowadzą nas do szczęścia, pokazuje nam świętych i błogosławionych. Ale zanim o nich, to spójrzmy na życie świętych zupełnie inaczej, z zaskakującej strony. I tak wymieniając. Święty Mateusz, Zdzierca. Święta Pelagia, rozwiązła aktorka i tancerka. Święty Augustyn, heretyk, uwodziciel, ojciec nieślubnego dziecka. Święta Olga, masowa morderczyni.
święty Włodzimierz, bratobójca, święty Jan Boży, hazardzista i pijak, święty Kamil, oszust karciany i awanturnik. I rzeczywiście brzmi to dziwnie, zaskakująco, ale wśród świętych jest wielu, którzy przez pewien okres swojego życia byli wielkimi grzesznikami. Żyli bardzo daleko od wartości wynikających z Ewangelii. Żyli bardzo daleko od Pana Boga. Ale w pewnym momencie doświadczyli konkretnej zmiany. Uwierzyli w Pana Boga i ich życie nabrało konkretnego, dobrego kierunku. Dalej są to osoby, które miały swoje kłopoty, kłopoty podobne do naszych, rozterki, wątpliwości, słabości. Święci potrzebowali się spowiadać. Raz byli blisko Pana Boga na modlitwie, a niejednokrotnie w swoich zapiskach wspominają o duchowej ciemności lub uważali, że ich modlitwa była słaba, niewystarczająca. Psycholodzy, którzy analizują pisma duchowe niektórych świętych, zauważają, że ich osobowości były nacechowane konkretnymi zaburzeniami, stanami lękowymi i w tym wszystkim z jednej strony cierpieli, byli jakoś osłabieni duchowo, wewnętrznie, ale ich serce także było wrażliwe na Pana Boga. Odkrywali Jego miłość. Ich serce było blisko Pana Boga. To zwykle ludzie z ideałami, pasjami, marzeniami, zakochani. I łączyło ich to, że poznali i umiłowali Pana Boga, do którego wracali. Do którego wracali na ile potrafili, żyli przykazaniami miłości. Moi drodzy, w podążaniu drogą świętości, gdy my patrzymy na życie naszych świętych i błogosławionych, tak ważną cechą jest wierność. Bo przecież można w zachwycie nad wiarą, nad Słowem Bożym, jakąś wspólnotą religijną zapłonąć. Zapłonąć tym, co dobre, piękne, ale bez wierności możemy szybko zgasnąć. Tak ważne, abyśmy nie dali w sobie zagasić płomienia wiary, nie zniechęcali się przeciwnościami, nie znużyli się obowiązkami, trudami życia z drugim człowiekiem we wspólnocie. I widzimy w naszych wspólnotach parafialnych, w naszym kościele ludzi młodych, którzy pięknie działają, ewangelizują, pełnią posługę animatora, udzielają się w wolontariatach, harcerstwie, śpiewają na Bożą chwałę, posługują przy ołtarzu. I tak ważne, aby się nie zniechęcić, aby w tym nie ustać. Nie skupić się na tym, co zewnętrzne i atrakcyjne, a tak bardzo ulotne. Zawsze trzeba nam w naszym działaniu w Kościele docierać do źródła naszych wspólnot. A źródłem i celem zawsze jest Pan Bóg. Bóg i miłość względem Jego osoby, który pomnaża naszą miłość do drugiego człowieka. I zobaczcie, moi drodzy, pobożności i gorliwości ani kapłanów, ani świeckich nie wyznacza ilość akcji, stawionych postów na Facebooku, nie wyznacza czas spędzony w kościele, nie wyznacza ilość osób w wspólnotach parafialnych, bo przecież tak bardzo potrzeba nam tego osobistego spotkania z Panem Bogiem, abyśmy w tym wszystkim nie zatracili sedna. Bo niestety można mówić o Panu Bogu bez Pana Boga. Można robić coś dla Boga, ale bez Boga. I na ostatniej odprawie oazowej w naszej wspólnocie dotarliśmy do pewnej piosenki, gdzie artysta zostawia nam mądre zdanie. A zdanie brzmi następująco. Jesteśmy tacy, jacy się czujemy, gdy jesteśmy sami. Jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, gdy pozostajemy sami. Bo wtedy, moi drodzy, jesteśmy bez masek, bez chęci odegrania konkretnej roli. Jesteśmy bez zagłuszaczy, bez podpowiadaczy. Mierzymy się z sobą samym. A często trudno zostać sobą samym.
z własnym ja. Bo rzeczywiście trudna to sztuka poznania własnej osoby, własnych pragnień, marzeń, zmierzenia tego wszystkiego z rzeczywistością i zaakceptowania siebie samego. Może nie mamy poczucia własnej wartości. I Pan Bóg ciągle, nieustannie chce nam powiedzieć o tym, jak bardzo nas kocha. I w przykładzie świętych i błogosławionych Bóg chce nam pokazać te osoby, które w swoim życiu, pomimo trudności, pomimo słabości, doświadczyły bliskości Pana Boga. Boga, który powiedział im osobiście, że są piękne, wartościowe, potrzebne i chciane przez Niego. Boga, który powiedział im, że mają w życiu wielką rolę do odegrania. I rzeczywiście każdy z nich zdobywał świętość na inny sposób. Ta świętość wiodła przez upadki, niepowodzenia. Ale ta świętość była ciągle, nieustannie walką, wojną o to, co słuszne i sprawiedliwe. Moi drodzy, tak ważne jest to, abyśmy podejmowali trud naszej osobistej formacji. I może brzmi to wzniośle i sztampowo, ale chodzi o to, co najważniejsze, o nasze spotkanie z Panem Bogiem w osobistej modlitwie, troska o tą modlitwę, troska o życie sakramentalne, życie w stanie łaski uświęcającej, abyśmy powracali do Pana Boga w sakramencie spowiedzi i by ta spowiedź była dobrze przeżywana. Spowiedź, która kształtuje nasze serca i jest postawieniem sobie wymagania. Bo może bywa tak, że szukamy najlepiej księdza, który w konfesjonale nie będzie się za wiele czepiał, rozgrzeszył, powiedział pokutę, pokuta odmówiona i żyjemy tak, jak żyliśmy do tej pory. Musicie od siebie wymagać, nawet wtedy, gdyby inni od was nie wymagali. Słowa świętego Jana Pawła II, papieża. Te słowa, które skierował do młodych osób, one są ciągle aktualne. Musicie od siebie wymagać, nawet jeżeli inni by od was nie wymagali. Formacja własnej osoby, własnego ducha, postawianiem sobie wymagań, bo my niestety często wymagamy od całego świata, od Kościoła, od rodziców, od innych, od szkoły, od wspólnot, ale nade wszystko trzeba stawiać sobie wymagania i ciągle rozwijać własną osobowość. Niech święci, których cnoty dzisiaj rozważamy, niech nasi bliscy zmarli, których dobre uczynki wspominamy, będą okazją do konkretnego działania, do konkretnego podążania drogą świętości, jaką w naszym osobistym życiu wyznaczył nam dobry Bóg. Amen.